Raczej przyzwyczajeni jesteśmy do tego, że nasze komputery mają wentylatory i traktujemy je jako coś zupełnie normalnego. Ale dzisiaj spróbujemy zbudować w pełni pasywnie chłodzony komputer bez żadnego wentylatora. Sprawdzimy, jak radzi sobie w codziennych zadaniach, z pracą i z grami. Spróbuję odpowiedzieć Wam, na jakie kompromisy musimy pójść i jakie optymalizacje możemy zrobić, żeby taki komputer działał lepiej. A także zerkniemy sobie, jak taki komputer będzie wyglądał w obiektywie kamery termowizyjnej, co myślę będzie dość interesujące. I tak naprawdę ja kilka lat temu próbowałem zbudować taki komputer, który nie ma żadnego wentylatora, natomiast już w momencie publikacji on był z troszeczkę starszych części. Do tego użyłem zasilacz, który miał wentylator, więc nie było to zrobione do końca tak, jakbym sobie to wyobrażał. Plus dzisiaj możemy sprawdzić, jak wyglądałoby to na współczesnych częściach. I ktoś z Was może się zapytać, po co? Po co w ogóle budować taki komputer, który jest w pełni chłodzony pasywnie? No, z wielu powodów. Tak naprawdę taki komputer powinien być niesamowicie cichy podczas pracy. To może przydać się na przykład osobom, które pracują z dźwiękiem, nagrywają jakieś rzeczy i wymagają po prostu do swojej pracy absolutnej ciszy. I taka ciekawostka, komputery przemysłowe często w zastosowaniach takich jak embedded są chłodzone pasywnie, bo wentylator może być źródłem awarii. I tutaj odniosę się na przykład do komputera, który pracuje we wnętrzu kiosku Burger Kinga, on również był chłodzony pasywnie. I tak naprawdę to bez problemu można znaleźć komputery, które są chłodzone bez żadnych wentylatorów. Na pewno komputery jednopłytkowe, jak na przykład Raspberry Pi, ale także laptopy, przykładowo MacBook Air, też nie ma żadnego wentylatora i działa całkiem spoko do podstawowych zadań. Natomiast jeżeli będziemy chcieli zbudować takiego w pełni pasywnie chłodzonego peceta, to trzeba będzie bardzo rozsądnie podejść do części. Można kupić przykładowo obudowę taką jak Monster Labo, która powinna sobie poradzić z bardzo mocnymi podzespołami i wygląda i działa też super, no ale cena delikatnie mówiąc rozkłada na łopatki. Ja wolałbym dziś zbudować komputer bardziej przyziemny z części, które rzeczywiście są powszechnie dostępne na naszym rynku. I ten materiał zdecydował się zasponsorować Cooler Master, który podesłał do tego filmu swój pasywnie chłodzony zasilacz Cooler Master X Silent Edge, o którym nieco więcej porozmawiamy sobie później. Więc nie przeciągając dalej, weźmy się do budowania tego kompa, no i powiem Wam, jaki mam na niego pomysł. Mamy tutaj na przykład taki procesor, to jest akurat Ryzen 8700G, czyli nie ten najnowszy, ale on ma całkiem wydajny, zintegrowany układ graficzny i w pierwszej kolejności chciałbym zobaczyć, jak taki komputer bez żadnego wentylatora sprawdzałby się w wydaniu takim, że ma tylko Integrę. Na zasadzie, jeżeli ktoś, nie wiem, po prostu pracuje na przykład z muzyką i nie potrzebuje dodatkowej karty graficznej. No i spróbujemy sobie także dołożyć potem dedykowaną kartę graficzną, która nie jest szczególnie mocna, ale na przykład pozwoli nam na podłączenie znacznie większej ilości monitorów. No i na sam koniec spróbujemy jeszcze zrobić taki wariant trzeci, najbardziej hardkorowy, to znaczy jestem ciekawy, czy jeżeli wzięlibyśmy jakąś mocniejszą kartę graficzną, gdybyśmy zdjęli z niego wentylatory i na przykład, nie wiem, ograniczyli jego power limit na 50% i jeszcze dodatkowo zrobili undervolting, czy tego typu karta byłaby w stanie utrzymać sensowne temperatury i czy dałoby się z niej korzystać właśnie w taki sposób? Oczywiście to jest ryzykowne na wielu płaszczyznach, więc ja to zrobię po to, żebyście Wy nie musieli robić tego w domu, ale najpierw zbudujmy całą naszą bazę. Zaczniemy sobie w pierwszej kolejności od zasilacza, bo to tak naprawdę przez ten zasilacz zrodził się ten pomysł. O kurde, ty, on jest jeszcze w tak. Czekaj, ale jest ciężki ten zasilacz, to jest 850 W, jak widzicie, w pełni modularny. Ile to waży? Ile? 2,65. 2,65, no ładnie. No i ten zasilacz, to co jest w nim specjalnego, to to, że nie ma on żadnego wentylatora. Tak naprawdę ja pierwszy raz widziałem ten zasilacz na targach CES na początku tego roku i tam nawet mam trochę fajniejsze przebitki, które Wam teraz pokażę, jak ten zasilacz był rozebrany przekrojowo, więc możecie zobaczyć, że on też się składa ze specjalnych radiatorów. No i z założenia tutaj ten element i fragment tego elementu to są pełni po prostu rolę radiatora, że te komponenty, które generują ciepło wewnątrz tego zasilacza, mają je odprowadzać w tym miejscu. Natomiast warto podkreślić jedną rzecz. To, co my dzisiaj tutaj robimy,
to jest i tak trochę wychodzenie poza schemat, bo założenie tego zasilacza, czy nawet założenie tej karty graficznej jest takie, że jakieś wentylatory w obudowie się znajdują i one generują jakiś przepływ powietrza. Więc to, co my chcemy dzisiaj zrobić, to jest trochę naginanie tego, w jaki sposób te komponenty powinny być używane, ale nie zmienia to faktu, że po prostu jestem ciekawy, jak to wszystko będzie się spinać ze sobą, więc przetestujemy. Bazę naszego peceta postawimy sobie na platformie AM5. Tutaj mam akurat taką płytkę od Gigabyte'a, to jest B650E. Dokładnie będzie to Aorus Pro X USB 4. Całkiem fajna ta płycia. Ma już Wi-Fi 7, ma dwa porty USB 4. Trochę portów USB 2 i nawet mamy Ethernet 2,5 gigabitowy. Biorąc pod uwagę, że mamy takie założenie, że chcemy, żeby ten komputer działał bez wentylatorów, to całkiem nieźle, że mamy tutaj tak duże radiatory na sekcji zasilania. Na szczęście nie będziemy też mieli jakiegoś prądożernego procesora, więc nie spodziewam się, żeby tu sekcja była jakimś problemem w przypadku tej płyty. Sobie wrzucimy proca na szybkości. Hop. Cyk. Dysk mamy akurat taki od Goodrama, 2TB, to jest PX600, jeszcze nie testowałem, więc zobaczymy, jak to będzie śmigać. Mamy taki, zobaczcie, byczy, ogromny kawałek metalu w roli radiatora. O tak, wrzucimy go sobie tutaj. Zanim zamontujemy sobie RAM, spróbujemy sobie przymierzyć chłodzenie, bo szczerze mówiąc nie wiem, jak duże ono jest. To jest chłodzenie od Noctua NHP1, czyli ich właśnie chłodzenie, które może być używane bez wentylatora. Ej, dobra, na żywo to chłodzenie jest jeszcze większe niż myślałem. To jest naprawdę niezły bydlak. Jak zauważycie, to chłodzenie, ono ma bardzo szeroko rozstawione finy, co w założeniu właśnie ma pomagać z takim bezwentylatorowym chłodzeniem. Możecie tutaj też zobaczyć, że mamy 6 takich dość sporych rozmiarów ciepłowodów. Mimo że tu mamy wysokie radiatory na tej sekcji zasilania, to powinno się, kurka, chyba udać. To chłodzenie też wspiera montaż wentylatora. Tutaj mamy 3 różne pozycje, w które można go dać. Niestety jednak wentylatora nie ma w zestawie, co w sumie ma sens, bo z założenia to ma być chłodzenie bezwentylatorowe, ale w razie czego jest opcja po prostu dołożenia wentylatora. Mówcie, co chcecie, ale wygląda to mega zarąbiście. Kosteczki mamy takie, IRDM od Goodrama, 6000 megatransferów CL30, więc powinno być w sam raz pod Ryzena. Będą miały taki akcent RGB, ale ogólnie to raczej nasz komputer będzie taki czarno-srebrny. Dobra, więc RAM mamy dociśnięty, no to słuchajcie, tak naprawdę cała baza naszego komputera jest spoko i przez to, że mamy dość mocną integrę, w teorii to jest wszystko i tak moglibyśmy zacząć używać tego peceta. No oczywiście z zasilaczem i obudową. I słuchajcie, obudowę mamy również od Cooler Mastera i wybrałem ją z dwóch powodów. Po pierwsze, to jest bardzo ciekawa obudowa, która przychodzi do nas w takim płaskim zapakowaniu i składamy ją troszeczkę jak takie, no nie wiem, meble można powiedzieć. Ale druga rzecz też jest taka, że w tej skrzynce całkiem nieźle powinien działać efekt konwekcji, więc zobaczymy, czy teoria i mój pomysł się sprawdzi. Tutaj młodszym widzom podpowiem, co to w ogóle jest ten efekt konwekcji. To bardzo upraszczając zjawisko fizyczne, polega to na tym, że ciepłe powietrze ma tendencję do tego, żeby iść do góry, bo jest rzadsze, więc jeżeli chcemy bez wentylatorów odprowadzać ciepło z komponentów komputera, no to powinniśmy zapewnić taki przepływ w tej obudowie, żeby powietrze mogło sobie bez problemu uchodzić do góry i najlepiej, żeby też mogło być zasysane czy przepływać również od spodu obudowy. Takiej obudowy jeszcze nie składałem i co fajne, ona też może mieć kilka różnych konfiguracji. Ciekawy koncept, zobaczymy, jak to się sprawdzi. O, kurczaki. No powiem wam, sama ta blacha, not battery, no wiadomo, trochę się ugina, ale nie zalatuje taniością. Tu mamy tylny panel, jak my nie mam. Pokazują, że od razu sobie można płytę główną zamontować, a potem można sobie resztę komponentów dokładać. Ironie, widzowie, tu jest napisane, żebyście zasubskrybowali ten kanał. Serio, możecie mi zaufać. I co ciekawe, to też tu widzę, że jest właściwie jeden rodzaj śrubek do tej obudowy. Bardzo ciekawe rozwiązanie, na pewno wygodne. Tu mamy tą ramkę na zasilacz, bo to będzie ogólnie na froncie obudowy i ten radiator będzie pod frontem obudowy. Z tego co widzę, to ten zasilacz będzie można zamontować w kilku różnych pozycjach, bo można go tak, ale można go sobie też o całkiem nisko zamontować. I tutaj musimy jeszcze przykręcić. Teraz będziemy mocować ten tylny panel, ale najpierw musimy odkręcić wentylator, no bo halo. O, kliknęło, fajnie. Cyk. Przedni panel ma tutaj jeszcze taki, o, frontowy panel z filtrem przeciwkurzowym. No i musimy go sobie przykręcić. Spód już mamy i się trzyma, to teraz jeszcze nóżki. No, wygląda to ciekawie, co nie? Teraz sobie górę damy i przykręcimy. O, całkiem przyjemnie.
No i my tutaj mamy jeszcze elegancko szkło na pinach zatrzaskowych, ale tak naprawdę to można sobie zamienić, żeby szkło sobie dać do tyłu, jeżeli z przodu chcielibyśmy mieć ten meshowy panel, więc tak naprawdę do wyboru, do koloru. No to słuchajcie, wersja 1.0 gotowa. Dobrze, że mamy jakieś lampki, bo no nie słychać, czy działa. Niesamowite. Wyszedł ten komputer bardzo też estetyczny. No jak widzicie, tutaj mamy normalnie panel taki meshowy z filtrem przeciwkurzowym, więc teoretycznie możemy zrobić taki ciąg do góry, żeby wspomóc się tutaj tym efektem konwekcji. Tutaj też mamy, jak widzicie, taki oto panel. Oj, tylny sobie otworzyłem przez przypadek, więc no kurczę, bardzo jestem ciekawy, jak to będzie działać, naprawdę. No i dobra, jak taki komputer działa w takim zwykłym, codziennym użytkowaniu? Przy takim zwykłym użytkowaniu i konfigurowaniu systemu raczej nie ma większego problemu. Ale to nie powinno być jakimś szokiem. A jak sytuacja wygląda, gdybyśmy chcieli na przykład nasz procesor w pełni obciążyć i zobaczyć, jak wygląda po prostu taki skrajny przypadek? Na domyślnych ustawieniach pod pełnym obciążeniem procesor niemal od razu wskakuje na 95 stopni, ale nie spadał poniżej zegara bazowego. No ale ewidentnie gdzieś tak podbijamy pod te limity, więc myślę, że powinniśmy się wziąć za jakiś undervolting, co nie? Ja na Ryzenach bardzo lubię korzystać z tak zwanego Curve Optimizer. Możemy do tego wykorzystać program Ryzen Master, albo zrobić to samemu manualnie w BIOSie, dobierając odpowiednie wartości. I ta moja sztuka procesora działa stabilnie na wartości minus 30. Jaki efekt? No, temperatury praktycznie są takie same. Nadal mamy 95 stopni. Czyli co, to było bez sensu? No, niekoniecznie. Temperatury mamy mniej więcej takie same, ale na wykresie możemy zobaczyć nieco lepsze zegary po zastosowaniu Curve Optimizera. Myślę, że jednak każdy z Was powie, że no 95 stopni w stresie na procesorze to trochę dużo i fajnie byłoby coś z tym zrobić. I tutaj cały na zwycięsko może wejść tryb Eco Mode. I w przypadku tego procesora zmienia on power limity. Na każdej płycie głównej włącza się to w trochę innym miejscu. Akurat ta płyta, przyznaję, miała to dość głęboko zakopane w różnych podmenu, ale ogólnie tą opcję powinniście znaleźć na każdej płycie z soketem AM5. Efekt tej modyfikacji jest taki, że nasz procesor wciąga o wiele mniej mocy i mamy teraz temperatury na dużo bardziej akceptowalnym poziomie. Znaczy, jasne, nie są one jakieś wybitne, ale pamiętajmy, że mamy tutaj chłodzenie bez żadnego wentylatora. No dobra, ale co z wydajnością? Przecież tu jest jakiś kompromis. I szczerze, nie jest źle. Mamy mniejszą wydajność, to fakt, ale przyznacie, że różnica jest sporo mniejsza niż można by było początkowo zakładać. Procesor wciąga niemal dwa razy mniej mocy, a wydajność nadal jest na podobnym poziomie, dlatego że wcześniej zrobiliśmy Curve Optimizer. Więc połączenie tych dwóch opcji, Curve Optimizer i Eco Mode, sprawia, że takiego Ryzena da się chłodzić w pełni pasywnie bez najmniejszego problemu. Prawdę mówiąc, to taki komputer w codziennych zadaniach spisuje się naprawdę ekstra. Przeglądanie internetu, praca na dokumentach nie będzie w ogóle dla niego żadnym wyzwaniem i wszystko to działa mega szybko. Idąc dalej, można też na takim w pełni pasywnym komputerze odpalić Photoshopa i Lightrooma. Na takim komputerze zadziała także FL Studio, więc ci z Was, którzy by chcieli sobie popracować z muzyką, będą w stanie to zrobić. Chociaż tutaj akurat no, nie ma żadnego benchmarku, więc nie bardzo mogę to porównać, jak to wygląda w przypadku innych konfiguracji. Natomiast jeżeli chodzi o zintegrowany układ graficzny, to na takim komputerze będziemy w stanie też odpalić gry takie jak Forza, CS czy Fortnite. Oczywiście tak długo, jeżeli nie będziemy przekraczać rozdzielczości 1080p i ustawień średnich. Ale hej, jeżeli po pracy będziecie chcieli sobie zrobić Victory Royale w Fortnite albo zagrać w ligę, to raczej bez problemu, bo układ graficzny, który tutaj mamy, jest taki sam jak przykładowo w ROG Ally. Przy dłuższym obciążeniu gamingowym procesor i zintegrowany układ graficzny raczej nie przekracza 75 stopni. Co jednak w przypadku takiego długiego obciążenia syntetycznego chłodzenie daje radę? Na wykresie zobaczycie, że po około 20 minutach temperatury się stabilizują, a finalnie procesor utrzymuje się w okolicach 75 stopni Celsjusza, więc optymalizacje zrobiły robotę i jak na pasywne chłodzenie proca, myślę, że jest całkiem nieźle. Na kamerze termowizyjnej z kolei widać też, że konwekcja działa tak, jak zakładaliśmy. Gdy zerkniemy sobie z profilu, to zobaczymy, że górna część obudowy jest cieplejsza niż dolna, no i gdy popatrzymy sobie na górę obudowy, zobaczymy, że jest ona ciepła i powietrze rzeczywiście tamtędy ucieka. Dobra, więc procka mamy ogarniętego.
tego. A co gdybyśmy chcieli więcej wydajności samego układu GPU? Gdy jesteśmy przykładowo programistą i chcielibyśmy na przykład podłączyć 3 monitory. Więc do naszego kompa dorzuciłem GPU od Palita w wersji Calm X i wziąłem się za testy. Jednak sam RTX 3056 GB, nie owijając bawełnę, to jest karta, która ma no tragiczny stosunek ceny do wydajności i tak naprawdę no to nikomu bym jej nie polecił, chyba że właśnie potrzebuje karty zasilanej bezpośrednio ze slotu PCI Express, czy no takiej po prostu pasywnie chłodzonej, bo jest jedyna. Więc przejdźmy najpierw do codziennego użytkowania. Wtedy, co zaskoczeniem nie będzie, karta daje radę. Jeżeli obrabiacie coś w Photoshopie albo oglądacie filmy na YouTubie, to rzeczywiście ta pasywna konstrukcja się spisze i to całkiem nieźle. No z drugiej strony karta też nie jest jakoś mocno obciążona. Prawdą jest to, że taka karta będzie wydajniejsza niż Integra i to chyba raczej nikogo nie powinno zaszokować. W takim CS2 mamy około 70% lepszy wynik, ale w tytułach takich jak Cyberpunk czy Forza Horizon będzie to już bliżej 45% różnicy. No a jak działa taka pasywnie chłodzona karta w pasywnym komputerze bez żadnego wentylatora? No, szczerze nie za dobrze. Otóż założenie tej karty jest takie, że ona ma pracować w obudowie, w której jest już jakiś przepływ powietrza. Czyli przykładowo mamy jakieś wentylatory ogólnie w obudowie i wspomagają tą cyrkulację powietrza. W momencie, gdy robimy coś takiego jak dzisiaj i nie chcemy dać żadnego wentylatora, to niestety jest źle. Trochę wzięło mnie to z zaskoczenia, bo nie minęło nawet 15 minut, a karta dobiła do 91 stopni i zrzucała zegary nawet poniżej 300 MHz. Ktoś z Was powie, no masło, no ale czego się spodziewałeś, że takie małe chłodzenie ma dać radę? Kilka lat temu, gdy budowałem pasywnego peceta, to użyłem GTX-a 1650, również od Palita w wersji Calm X. To tamta 1650 była bez problemu w stanie utrzymać dobre zegary, które wystarczyły do grania w takie Call of Duty, no i nie przekraczała 83 stopni, więc system chłodzenia na tej karcie widocznie jest zbyt mały, żeby zadziałała ona w pełni pasywnym komputerze. Natomiast od razu uprzedzam wszelkie domysły, to nie jest tak, że Palit po prostu zdjął wentylatory z jakiejś innej karty, bo akurat mam inną 3050 również od Palita i 4060 Ti, no i tamte bloki są po prostu inne, no i finy mają też większe zagęszczenie. Oczywiście można by w przypadku tej karty zrobić undervolting, oczywiście można by sobie zmniejszyć power limit, żeby karta wciągała też mniej mocy, no i pewnie wtedy bylibyśmy w stanie te temperatury jakoś okiełznać, no ale wiąże się to jednak już z kompromisem na wydajności. Sprawdzimy ją jeszcze z jednym wentylatorem w obudowie, ale to za chwilę. Sprawdziłem, czy mam jeszcze jakąś inną dość energooszczędną kartę, ale z dużym chłodzeniem. Może byłbym w stanie po prostu ściągnąć wentylatory i za pomocą undervoltingu, nie wiem, jakoś okiełznać temperatury takiej karty. I tak się składa, że mam taką 4060 od Gigabyte. Sama karta, wiemy jak wypada pod kątem wydajności i jaką ma opinię, ale no trzeba przyznać, że bierze ona też stosunkowo mało prądu. Takie 3 wentylatorowe chłodzenie na taką kartę to zdecydowanie overkill, więc postanowiłem ściągnąć z tej karty wentylatory, no i spróbować ją wykorzystać do takiego chłodzenia pasywnego. Jak to się sprawdza? No, po pierwsze ustawiłem power limit na najniższy, jaki pozwala karta, czyli 69%, nice, co daje nam realnie 90 W pod maksymalnym obciążeniem. Potencjalnym undervoltingiem zajmiemy się później. Pierwsze wrażenia wyglądały całkiem nieźle, bo karta początkowo fajnie trzymała temperatury i byłem pozytywnie zaskoczony. Do czasu. Samo chłodzenie dobrze odbiera ciepło z rdzenia, ale już nie tak dobrze oddaje go do otoczenia bez żadnego wentylatora. Na tym przyspieszonym klipie, który również trwał około 15 minut, zobaczymy, że karta cały czas nabierała temperatur i stopniowo obniżała zegary. Finalnie zatrzymała się na pułapie 90 stopni, a zegary spadały momentami do 800 MHz z hakiem. Jak to wygląda na kamerze termowizyjnej? Zobaczymy, że karta faktycznie ma już bardzo gorące radiatory. W niektórych miejscach były to temperatury rzędu 85 stopni i można by się było serio oparzyć. Karta zdaje się też mocno podgrzewać procka, bo i on zrobił się dość gorący. Zasilacz, jak możecie zobaczyć, nie jest szczególnie wzruszony całą tą sytuacją,
jest raczej dość chłodny, natomiast trzeba tutaj też wziąć pod uwagę to, że nasz zestaw też nie jest szczególnie prądożerny, no i w obecnym stanie wciąga okolice 200 czy 250 W, co nie jest zbyt wysoką wartością. No i co, możemy coś zrobić jeszcze z tym Frankensteinem? No, mnie korciło jeszcze to, żeby ściągnąć z tej karty ten backplate, bo on troszeczkę blokował te, no, finy można powiedzieć, ale niestety nie było zbyt wielkiej różnicy, mniej więcej po 15 minutach karta tak czy siak dobijała do tych 90 stopni i dość mocno zrzucała zegary. A też się zacząłem zastanawiać, co by było, gdybyśmy tą kartę inaczej po prostu ułożyli w obudowie, bo była ona zrobiona w taki tradycyjny sposób, ale moglibyśmy ją jeszcze dać pionowo i może to w jakiś sposób pomogłoby z odprowadzaniem ciepła. No, wizualnie cały komputer wydaje mi się, że wyglądał po prostu fajniej, no ale koniec końców ostateczny efekt z temperaturami był taki sam, to znaczy 90 stopni i obcinanie zegarów. Chciałem też jeszcze sprawdzić, co stanie się, jeśli kartę dam do niższego slotu PCI Express. Wtedy w teorii karta i procek powinny mieć troszeczkę więcej oddechu. Nie jest to akurat idealne rozwiązanie, bo akurat to złącze PCI Express na tej konkretnej płycie jest obsługiwane przez chipset, więc mamy tylko 4 linie PCI Express 4.0. Ale tak, karta się uruchamia, natomiast niestety nie miało to większego wpływu na temperatury. Karta nadal dobija 90 stopni, a procesor był może o 2 stopnie Celsjusza chłodniejszy. To nie jest tak, że RTX-a 4060 czy tego 3050 nie da się pasywnie schłodzić bez żadnego wentylatora. Da się, tylko po prostu potrzebujemy odpowiednio duże chłodzenie. I o ile ta sztuka ma faktycznie bardzo duży radiator jak na kartę chłodzoną aktywnie, to jest ono zbyt małe, żeby utrzymać dobre temperatury bez żadnego wentylatora. Pewnie gdyby poświęcić czas i na przykład zaprojektować jakiś duży blok i wyciąć go na jakiś maszynie CNC, to dałoby się pasywnie schłodzić nawet sporo wydajniejszą kartę. No ale przecież jeszcze jest undervolting. I tak, to jest bardzo fajna metoda, żeby ogarnąć sobie temperatury. Jest jednak pewien problem, no bo nie bardzo nam to pomoże w momencie, gdy dojechaliśmy tak naprawdę do granicy power limitu. I moja sztuka RTX-a 4060 może pracować pod obciążeniem najniżej z napięciem 870 mV. Sprawdziłem to w taki sposób, że ustawiłem krzywą dosłownie na płasko, no i karta nie chciała zejść poniżej tej wartości. Więc optymalizując krzywą pod te 870 mV, jesteśmy w stanie urwać jeszcze mniej więcej 10 W i zejść z całkowitym poborem karty do 80. No i jest lepiej, bo karta nabiera temperatur wolniej, ale koniec końców tak czy siak dobijamy do tych 90 stopni, no i karta zacznie sama z siebie zrzucać zegary i napięcie. Oczywiście w takim cyberpunku moglibyśmy sobie na przykład ograniczyć klatki do 30 i wtedy będziemy mieli oczywiście mniejsze zużycie mocy i mniej wydzielanego ciepła, jednak myślę, że chyba nie o to nam chodziło, prawda? Ale zacząłem się zastanawiać jeszcze nad jedną rzeczą. A co gdybyśmy do tej obudowy wrzucili ten jeden wentylator, który był w zestawie i żeby nie przekraczał on ambientu takiego, jaki ja mam tutaj w pokoju, który jest mniej więcej 36-37 decybeli, więc zróbmy tak i zobaczmy, jak to wyjdzie. I z tego, co udało mi się przetestować, to gdy wentylator był ustawiony mniej więcej na 900 obrotów na minutę, był bardzo cichutki, że praktycznie był niesłyszalny. Efekt? Karta RTX 4060 nie przekracza teraz z undervoltingiem i power limitem 78 stopni Celsjusza, no i nie traci zegarów. I ten jeden wentylator sprawił, że taka karta dała radę się okiełznać i byliśmy w stanie utrzymać temperaturę na zadowalającym poziomie w momencie, gdy w pokoju miałem 23 stopnie Celsjusza. No a hałas takiego komputera był no naprawdę bardzo, bardzo niewielki. Analogicznie z tym jednym wentylatorem nawet na domyślnych ustawieniach dało rady wtedy używać tej karty graficznej. Więc zobaczcie, ile jeden wentylator w obudowie ustawiony dosłownie na stałą wartość, jaki duży może mieć wpływ na temperatury. Więc taki pasywnie chłodzony komputer po prostu ze zintegrowaną kartą graficzną z takim Ryzenem 8700G, spoko, bez najmniejszego problemu, robimy kilka optymalizacji i mamy super cichutki komputer, który poradzi sobie z multimediami i pracą. Gorzej wygląda to, gdybyśmy chcieli mieć w takim komputerze kartę graficzną i używać ją faktycznie do bardziej wymagających zadań. Więc czy się da? Tak. Pytanie jednak, czy warto?
Bo w wielu zastosowaniach tak naprawdę dobrze ustawiony wentylator czy jego krzywa sprawi, że komputer będzie bardzo cichy i naprawdę nie będzie generował dużo hałasu w naszym pokoju, a zdecydowanie mocno pozwoli nam obniżyć temperatury, no i prawdopodobnie też przedłużyć długowieczność naszych komponentów. Więc mam nadzieję, że taki eksperyment Wam się podobał i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Na razie. BIOS.